Hej kochani, zapraszam Was na nowy film. Dziś pokażę Wam, jak chodzę bez makijażu, jak widzicie już po tytule. Opowiem Wam troszeczkę o tym, opowiem Wam o trądziku. O tym już rozmawiałam kilka razy. Jak wiecie, byłam w styczniu tego roku w Paryżu z marką La Roche-Posay. Miałam przyjemność odwiedzić laboratoria i dowiedzieć się więcej o produkcie Effaclar. Dziś pokażę Wam produkt, o który już pytaliście, Effaclar Duo Plus. Występuje w dwóch kolorach i mam go od jakiegoś czasu i już testuję. Tak naprawdę chyba od września już go mam w swojej kosmetyczce. I tak jak mówię, jest w dwóch odcieniach. Jest to taki krem, który ma nie dość, że zalety Effaclar Duo Plus, to jeszcze zawiera troszeczkę koloru. Jego nazwa to Unifion. Pierwszy kolor to jest light, a drugi to jest medium. I zaraz Wam pokażę różnicę, nałożymy go na twarz oraz opowiem Wam o moim challenge'u. Także opakowanie Wam pokazałam. I pokażę Wam teraz kolory, jak wyglądają oba. Tak się prezentują. O, myślę, że teraz będzie dobrze widać. Widzicie? Jest różnica kolorystyczna. I ja będę dziś nakładać ten odcień light, ponieważ jest zdecydowanie lepszy dla mnie. Jestem teraz bardzo blada. Wiadomo, mamy taką porę roku, także nakładam sobie Unifion Light. I będę go nakładać pędzelkiem. Możecie go oczywiście nakładać palcami, możecie go nakładać gąbeczką, jak sobie wolicie. I jaki jest cel też używania tego kosmetyku? Chodzi o to, żeby walczyć z trądzikiem, ale żeby mimo wszystko mieć chociażby malutkie krycie tych niedoskonałości, a w zasadzie nie krycie, a wyrównanie cery, żebyśmy byli i były bardziej pewne siebie. Jak widzicie, nie jest to jakieś bardzo mocne krycie, ale skóra zdecydowanie wygląda lepiej. I powiem Wam, że czuję się, jakbym nakładała po prostu Effaclar Duo Plus. Ma taki sam zapach. Moim zdaniem już skóra wygląda troszeczkę lepiej. Oczywiście to nie jest tak, że znikną Wam wszystkie niedoskonałości, ale tutaj nie o to chodzi. Tutaj chodzi właśnie o takie delikatne wyrównanie, o efekt, jaki możecie uzyskać, kiedy idziecie do szkoły. Taki bardziej naturalny, nie musicie mieć jakby takiego pełnego makijażu. Kochani, o co chodzi w Confidence Challenge? Chodzi o to, żeby dobrze się poczuć w swojej skórze, żeby przełamać swoje bariery, a moją barierą jest wyjście na ulicę bez makijażu. No nie mówię tutaj o wyjściu po bułki, bo to nie jest jakby problemem, czy wyjściu do śmieci, ale takim chodzeniu na co dzień. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że nakładam sobie mimo wszystko podkład, nakładam sobie puder, korektor, nakładam sobie róż, czasem nakładam bazę na tą giełkę, więc tych warstw robi się dużo. I stwierdziłam, że to będzie bardzo, bardzo dobre wyzwanie dla mnie. To jest naprawdę taki mój prawdziwy confidence challenge, żeby pokazać się prawie, że bez makijażu, bo tutaj tego makijażu na twarzy nie widać. Tak wyglądam, jakbym po prostu nałożyła delikatny krem BB. Nadal te moje niedoskonałości tam są i po prostu chodzi o to, żeby zaakceptować to, że te niedoskonałości będziemy na tej twarzy mieć. Nie wiem, czy wiecie, ale 80% młodych ludzi ma problem z trądzikiem i nie jest to problem tylko kobiet, albo tylko mężczyzn, albo tylko ludzi młodych. Najczęściej ludzi młodych, ale starsi też mają problemy z trądzikiem, ja jestem tego przykładem. Także to jest właśnie moje wyzwanie. I słuchajcie, ja postanowiłam, że będę jeden dzień przez najbliższe 3 tygodnie, raz w tygodniu, chodzić właśnie prawie że bez makijażu, czyli ubrana w taki oto makijaż, jak mam dziś. Tak naprawdę no make-up. I że będę Wam to dokumentować w social mediach, będę Wam się pokazywać. Możecie mnie śledzić na Snapie, na Instasnapie, na Instagramie, na Facebooku i patrzeć, jak mi to idzie. Ja już zaczęłam w ogóle ten challenge i ostatnio, słuchajcie, poszłam i do kina, i do galerii handlowej i spotykałam się z różnymi ludźmi i powiem Wam, że mimo że byłam na początku przerażona, to tak naprawdę czułam się całkiem nieźle w swojej skórze, czułam się taka pewna, jakoś tak przezwyciężyłam to i stwierdziłam, że nie mam się czego wstydzić, bo trądzik nie jest powodem do wstydu, że nie jestem sama, jest mnóstwo osób, które mają trądzik i tak naprawdę poczułam się tak bardzo młodo, bardzo świeżo, mogę tak to nazwać, także powiem Wam, że nawet mi się podobało, o tak. Kochani, mam dla Was teraz konkurs, mam nadzieję, że Wy też podejmiecie to Confidence Challenge. Wystarczy, że nagracie tak jak ja krótki filmik i możecie opowiedzieć, możecie pokazać w jakiś sposób, jak właśnie podejmujecie się tego wyzwania. Wystarczy, że wejdziecie na stronę Powiedz Nie Trądzikowi i tam uploadujecie swoje zgłoszenie. Możecie też rzucić swój filmik na Instagram. Wystarczy, że dodacie hashtagi Confidence Challenge, Effaclar oraz Stylizację TV, żebyśmy mogli zobaczyć Wasze filmy.
Pierwsza nagroda jest wspaniała, ponieważ jest to GoPro 5. Pozostałe dwie nagrody to aparaty Fujifilm Instax, także genialne, genialne nagrody. Oraz dodatkowo co tydzień marka La Roche-Posay wybierze 50 zgłoszeń, które uzna za najfajniejsze i nagrodzi zestawami kosmetyków. Myślę, że jest o co walczyć, także koniecznie podejmijcie się wyzwania tak jak ja. No i śledźcie mnie w moich social media, żeby zobaczyć, jak sobie radzę z chodzeniem bez makijażu. Dajcie znać, jak Wam się podobało, dajcie znać, czy się podejmiecie wyzwania. Zachęcam Was serdecznie. Wszystkie linki oraz informacje macie na dole. No i zostawcie mi kciuki do góry. Pa, pa, kochani.